Przede wszystkim dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o mecze reprezentacji Polski w październiku. No właśnie, jestem ciekaw, jak wy będziecie oceniać te spotkania, te mecze, czy wygramy, czy przegramy. Dziś zrobimy sobie taką analizę, zabawimy się w typera. Oczywiście jest to z forma zabawy, bo nigdy nie wiadomo, jak te mecze się zakończą. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywdzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, przed nami mecze październikowe. To będą mecze z San Marino, a także z Albanią. Możemy sobie zrobić też typ, jeśli chodzi o Polska kontra Andorra, mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata, faza grupowa, kolejka dziewiąta z dziesięciu, mecz ten będzie miał miejsce 12 listopada. Natomiast tak, no San Marino to jest oczywista oczywistość, można powiedzieć, tutaj polska reprezentacja musi wygrać bez dwóch zdań, nie oszukujmy się, nie zakomujmy rzeczywistości i tak dalej. Szanujemy oczywiście przeciwnika, ale jest to plan minimum, absolutnie wygrana, tak. Znaczy minimum, jaki jest maksimum? Znaczy wygrana 1-0 czy 2-0 to jest absolutnie minimum. Tutaj powinien być grad bramek. Bardziej bym się skupił nad meczem Polska kontra Albania, bo widzimy też, jak wyglądały te pierwsze spotkania. San Marino, Polska wygrała 7-1 w pierwszym meczu 5 września. Z Albanią wygraliśmy. 4 do 1, ale wydaje mi się, że teraz tak łatwo nie będzie z Albanią. Albania jednak postawi tutaj e, no, zaporę i nie będzie tak łatwo po prostu pokonać Albanię, Albanii. Więc tutaj, moim zdaniem, jeśli chodzi o Polska kontra Albania, fajnie by było, gdyby Polska wygrała 2 do 1. E, tak bym ja sobie to życzył, tak, żeby to po prostu chociaż było zwycięstwo 2 do 1, żeby tylko polska reprezentacja tego nie przegrała. Polska Andora. Tutaj uważam, że powinno być zwycięstwo reprezentacji Polski 3 do 1. Polska powinna pokonać Andorę. Takie są moje typy, jeśli chodzi o te najbliższe mecze. Zobaczmy sobie jeszcze, kto będzie grał w tych najbliższych meczach, najbliższych spotkaniach. Mamy tutaj powołania. Bramkarzy Drągowski, Skorupski, Szczęsny, Fabiański, Obrońcy, Bednarek, Heli, Kędziora, Pucha, Czereca, Rybus, Glik, Gumny, Dawidowicz, Bereszyński, Pomocnicy, Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linety, Moder, poeta Szymański, Zalewski, Zieliński, napastnicy Adam, Buksa, Lewandowski, Piątek i Świderski. Więc tak wyglądają te powołania się chodzi o piłkarzy. Niewątpliwie, tak, wiadomo, że Fabiański tutaj będzie takie uroczyste pożegnanie tego zawodnika jako grę w reprezentacji Polski, więc tutaj no Fabiański raczej nie będzie sprawdzany w tych meczach, będzie tylko mecz po prostu, jeśli chodzi o pożegnanie, prawdopodobnie San Marino. No i mamy tutaj te mecze 9 października o 20.45 w Warszawie, natomiast mecz z Albanią 12 października o godzinie 20.45 w Tiranie. Nie, tak właśnie to wygląda sytuacja. Natomiast, ostatecznie ta kadra zostanie ogłoszona w poniedziałek 27 września 2021 roku. Kiedy to nagrywam, to jest dokładnie dzień przed, czyli 26 września. Więc jutro dowiemy się, jaki będzie skład tej kadry. Natomiast, tak, no bez względu na skład, możemy już praktycznie teraz wytypować te spotkania. Widzimy tutaj, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata, faza grupowa kolejka 6 z 10 Polska kontra Anglia. Ten mecz zakończył się remisem 1 do 1. Bardzo ważny mecz dla reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że w takim meczu jak z Anglią Remis to jest naprawdę satysfakcjonujące. No i teraz mecz Polska kontra Andora. Tutaj absolutnie no, Polska nie może zmarnować tego pierwszego remisu. Powinniśmy wygrać. Tak, z Andorą, i to pewnie. Także to byłyby fajne rzeczy, gdyby na przykład te wszystkie trzy spotkania byłyby zwycięskie dla reprezentacji Polski. Wtedy Paulo Sosa, no tak naprawdę zabrałby duży argument, jeśli chodzi o przeciwników Paulo Sosa w reprezentacji i wszelką krytykę. No, San Marino gdyby wygrał, potem wygrana z Albanią i wygrana z Andorą. No, oczywiście moglibyśmy się zastanawiać się nad korektą, co można byłoby poprawić, jak sprawić, żeby ta reprezentacja grała lepiej. No, ale tutaj już jednak duży po prostu byłby plus do przodu, jeśli chodzi o tę reprezentację. Też morale by urosło, no bo trzy ostatnie mecze w tym roku i zwycięskie. No, to na pewno byłaby fajna sprawa. Zobaczmy sobie. A jeszcze tutaj mam jeden mecz: oczywiście, 15 listopada Polska kontra Węgry, bo tutaj zapomniałem o tym przecież meczu kompletnie. Jakbym typował, jeśli chodzi o to spotkanie Polska kontra Węgry. Ja powiem w ten sposób: tutaj powinno być zwycięstwo Polski. Też 2 do 1 bym obstawiał natomiast no, to jest bardzo życzeniowe praktycznie wszystkie mecze, żebyśmy wygrali też zobaczymy w jakiej dyspozycji będą poszczególni zawodnicy, czy nie będą kontuzji, nie będą problemy zdrowotne, no koronawirusa raczej tutaj nikogo nie powinien praktycznie wyrzucić z kadry nie, nie, nie powinien mieć wpływ na, na formę, na, na grę z zawodników, tylko kwestia kontuzji, czy, no, czy po prostu tego, czy grają właśnie w swoich klubach no, miejmy nadzieję, że Tacy kluczowi zawodnicy jak Robert Lewandowski, oni nie będą kontuzjowani na te spotkania, bo na pewno sam jest potrzebny tutaj. Natomiast Polska-Węgry, remis, na no raczej nie, no w, w kontekście tego jak ta gra reprezentacja, znaczy inna ocena byłaby moja Polska kontra Węgry po tych trzech spotkaniach. Tak na dzień dzisiejszy uważam, że Polska powinna wygrać z Węgrami. Czyli mamy naprawdę cztery praktycznie mecze zwycięskie, no to byłaby bardzo dobra pasa, e, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Bo wtedy ten bilans pięciu ostatnich meczów to byłyby cztery zwycięstwa, w tym jeden remis. To naprawdę po prostu byłoby dobry wynik, tak? Dobry praktycznie wynik. Zobaczymy, czy tak to się zakończy. No na pewno Polska-San Marino tutaj będzie zwycięstwo, tak? Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek, więc tutaj fajna sprawa. Będziemy mogli zobaczyć sporo tych bramek. Ja bym też chciał, żeby Robert Lewandowski grał pełne te spotkanie 90 minut. Nie wiadomo, jakie tutaj będzie porozumienie, tak? Między selekcjonerem, a między właśnie Robertem Lewandowskim. No i Albania kontra Polska... Tutaj to może być jednak wymagający mecz, mecz też na wyjeździe niewygodny, no ale mimo wszystko Polska powinna pokonać Albanię, tak, nie oszukujmy się tutaj. I pierwszy ten mecz to pokazał i też jeśli chodzi o zawodników, no to wszystko to po prostu... Fajne jest to, że to co robi Paulus, Sosa, te zmiany, które wprowadza rzeczywiście, to są zmiany na plus, które wnoszą coś nowego do drużyny i to są zmiany, które rzeczywiście ta reprezentacja potrzebuje tych, tych zmian, więc jestem ciekaw, jak tutaj będzie ratował, zmieniał te, tą reprezentację. Dotychczas te zmiany były dobre w wykonaniu Paulo Sousy. Rzeczywiście przynosiły one efekt na boisku. Więc tak wyglądają te spotkania. Cztery, no, ten ma spotkanie Polska kontra Węgry, ten mecz. Natomiast, no, pytanie też jest takie. Jeśli chodzi o Paulo Sousa, jeśli chodzi o zawodników, tak, których chcę sprawdzić, których chce testować, e, ja jestem ciekaw na przykład niektórych zawodników, jaki oni zrobią postęp, jeśli chodzi na przykład o Puchacza, e, tak, e, jeśli chodzi właśnie o Puchacza, który trenuje to indywidualnie w Poznaniu, przyjeżdża raz czy dwa razy w tygodniu do, w Poznaniu, mało dostaje szans w Bundeslidze, ale jego rozwój może być bardzo duży, tak? jeśli chodzi o grę w piłkę. I czy na niego postawi właśnie Paulo Sousa, czy tutaj w ogóle postawi na zupełnie innych zawodników. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zareklujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu.